Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Katowic, o których warto dodać, że to według Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych jedno z miast w pierwszej piątce w Polsce, które proponuje biznesowi najlepsze warunki. Co im takiego proponujecie, panie prezydencie? Bo ja mogę uznać, że no skoro macie gigantyczne centrum konferencyjne, no to wystarczy. To jest jeden z atutów niewątpliwie, ale tych atutów jest znacznie więcej. Popatrzmy od samej sytuacji miasta Katowice, jego znakomitego położenia na przecięciu linii komunikacyjnych, zarówno tych kolejowych, jak i autostradowych. Bliskość połączeń z lotniskami w promieniu 100 kilometrów. Przecież mamy 3 lotniska, nie tylko 2, Katowice, Pyrzowice i to krakowskie, ale także ostrawskie. To są bez wątpienia atuty, które miasto umiało zaprezentować. Ale to nie wszystko. To także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorom, realizując śmiałą wizję rozwoju miasta, czyli zbliżając go do nas wszystkich. Na czym to polega? Tak naprawdę ta wizja rozwoju opiera się o 3 elementy. To są miejsca pracy, o których rozmawiamy, to są mieszkania i to jest klimat zamieszkiwania w mieście. Przez te ostatnie 20 lat miasto Katowice przeszło olbrzymią transformację od klasycznego miasta węgla i stali do nowoczesnej metropolii. Ten klimat zamieszkiwania zmienił się bardzo pozytywnie. Samo to, że mieszkańcy dzisiaj cenią sobie mieszkanie w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest atutem, który przyciąga potencjalnych inwestorów. Do tego jeszcze cały szereg działań wspierania na przykład uczelni wyższych, bo to też jest niezwykle istotny element, żeby potencjalne centra usługowe, potencjalny biznes związany z szeroko rozumianym informatyzacją miał zasilanie w potencjalnych pracowników. I to nie tylko jako 300-tysięczne miasto, stolica 2-milionowej aglomeracji, ale przede wszystkim jako świetna kuźnia młodych talentów. To znaczy nasze uczelnie katowickie, przeróżne w swojej gamie oferowanych kierunków, są w stanie poszczególne te centra zasilać w dobrze wykwalifikowanych. Panie prezydencie, okej, ale jeżeli założymy, że biznes w istocie upodobał sobie Katowice, to jest kierunek rozwoju miasta? Biznesmeni, biznes, przedsiębiorcy tu będą szczególnie hołubieni, szczególnie wysoko oceniani? Pamiętajmy, że to przede wszystkim dla miasta miejsca pracy. To jest atut, który dotyczy nas wszystkich. Ale z drugiej strony to także cała otoczka, która za tym wędruje. Popatrzmy, centra biznesowe to nie tylko przecież miejsca w samym biznesie. To także miejsca pracy dla osób, które fizycznie obsługują tego typu przedsięwzięcia, to także nowe mieszkania, nowe atrakcyjne przestrzenie, które powstają, to wszystko się z sobą wiąże. Ten element postawienia na biznes, na usługi IT, BPO, to także destynacja miasta, wspomniana przez pana redaktora, jako doskonałe miejsce do realizacji wielkich wydarzeń i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w pełni się tu wpisuje, spełniając obie te role. Co się stało pańskim zdaniem, że w pandemii, która naprawdę potrafi zdemolować układ gospodarczy niejednego miasta, są takie obszary, w których w ciągu ostatnich lat o 70% wzrosło zatrudnienie. I to właśnie te wszystkie branże związane z tym biznesem. To zatrudnienie wzrasta niewątpliwie w związku także z ruchem inwestycyjnym. Warte podkreślenia jest, że mimo pandemii, która przecież trwa dosłownie równy rok, bo już rok borykamy się z tym niezwykle smutnym przedsięwzięciem, to jednak praktycznie wszystkie prace budowy, chyba za wyjątkiem 2 inwestycji w centrum miasta, ma swoje tempo niezachwiane, a nawet więcej. Kolejne inwestycje, kolejni inwestorzy pojawiają się na rynku, szukając nieruchomości do realizacji przedsięwzięć, które służą rozwojowi naszego miasta. Jak pan sądzi w takim razie, czy będzie się pogłębiał ten, moim zdaniem, widoczny, zanikający mieszczański charakter Katowic? Mieszczaństwo, jak mi się wydaje, emigruje z tego miejsca na ziemi. Wynosi się na te modne, ale jednak pozamiejskie, południowe dzielnice. W centrach miast tego mieszczaństwa zostały szczątki chyba. Zgadzam się z panem redaktorem, że taki trend był obserwowany, ale myślę, że powoli udaje nam się odwracać ten trend. Po czym to postrzegamy? Nie tylko po mojej zadowolonej, uśmiechniętej minie, ale przede wszystkim po faktach, które mówią, że coraz więcej osób chce zamieszkiwać w centrum miasta. Widzimy to na przykład po przetargach, kiedy wystawiamy do remontu obiekty czy mieszkania w kamienicach miejskich, wystawiamy mieszkania na sprzedaż, które wielokrotnie zwiększają swoją wartość w wyniku przetargów. Co się okazuje? Jest pewien, bym powiedział, nostalgiczny taki trend, czy można powiedzieć trochę oczekiwanie, czy trochę taka, bym powiedział,
No, w społeczeństwie wizja, że mieszkanie w centrum miasta zaczyna mieć wiele atutów, kiedyś niedostrzeganych, no bo przecież w centrum miasta to i mnóstwo pojazdów, to i ruch tramwajowy, i hałas z tego tytułu, etc., etc., etc. Ale dzisiaj ten trend powoli się odwraca. Mamy coraz więcej mieszkań, które zyskują swoich nowych najemców i budujemy na powrót to mieszkaństwo, to, za którym tęsknimy. Jeśli popatrzymy na historię naszego miasta, choć niewątpliwie jest to jedno z najmłodszych dużych miast polskich, to jednak w dwudziestoleciu międzywojennym, ale też jeszcze po wojnie, to mieszkaństwo tutaj w centrum miasta funkcjonowało. Rzeczywiście w latach 80. ubiegłego stulecia, jeszcze początku lat 90. obserwowaliśmy taki trend znikania w pewnym sensie części mieszkańców, którzy kupowali tańszą nieruchomość poza granicami centrum miasta, a nawet poza miastem. W tej chwili ten trend powoli odwracamy. Pokazują to także inwestycje mieszkaniowe o wysokim standardzie powstające w centrum miasta, choćby pierwsza dzielnica, czy obiekty, które powstają na ulicy Mickiewicza. Gdzie w Czyli, panie prezydencie, taka wizja pięknych, secesyjnych kamienic zamieszkiwanych przez kwaterunek, to już nie jest perspektywa dla Katowic. Zdecydowanie prawda. W tej chwili te mieszkania zyskują zupełnie nowych najemców. Mamy nawet pierwsze sygnały o powrocie najemców, którzy mieszkali tu kiedyś, albo mieszkali kiedyś z rodzicami, czy ze swoimi dziadkami i wracają z nostalgią właśnie do Katowic, już tętniących życiem, bo bezsprzecznym faktem jest sytuacja, że w ciągu ostatnich 20 lat centrum miasta zdecydowanie wypiękniało, a przecież pracujemy nad tym, żeby było jeszcze piękniejsze, choćby inwestycje w ostatnim czasie w taką, bym powiedział, modernizację zieleni, czy wręcz zazielenianie ścisłego centrum miasta po to, żeby było jeszcze bardziej przyjazne. Przed nami też rewolucja parkingowa, którą już zapoczątkowaliśmy budową centrów przesiadkowych. Wszystko po to, żeby centrum było jeszcze bardziej przyjazne. Nie tylko dla przyjeżdżających na te wielkie wydarzenia, nie tylko dla tego biznesu, o którym rozmawiamy, ale także dla mieszkańców. A no właśnie, skoro jesteśmy przy tej miejskiej zieleni, 42% powierzchni Katowic to są lasy. To naprawdę trudno jest w to uwierzyć, kiedy się na miasto spogląda, chociaż może z większej wysokości widać to bardziej wyraźnie. Tymczasem no, miasto ogrodów zobowiązuje, sama ta nazwa. A są mieszkańcy Katowic, z którymi magistrat co jakiś czas toczy mniej czy bardziej zaciekłe boje o jakieś wycinki. Niech pan mi w takim razie powie, to jest miasto, które się nie wstydzi zieleni, które dba o tą zieleń, czy jest skazane na no, co jakiś czas wybuchające starcia o lipę albo topole wyciętą tu i tam? Myślę, że te starcia są nieuniknione. Dzisiaj wszyscy chcemy dbać o zieleń i postrzegamy trochę pryzmat miasta przez to drzewo, które rośnie pod naszym oknem i trudno się dziwić oburzeniu mieszkańców, że rzeczywiście jest to drzewo jest wymieniane, a pamiętajmy jednak, zupełnie poważnie o tym, że drzewa też mają swój wiek, w którym powinny zostać wymienione na nowe. Chociaż często wiąże się to z naszymi wspomnieniami, bo przecież to drzewo zawsze tu rosło i jest o wiele bardziej długowieczne niż my ludzie. Więc trudno jest do zaakceptowania taką prawdę. Ale jednak, fakty mówią same za siebie. Miasto Katowice potrafiło zadbać o zieleń także w przyszłości, tej swojej, takiej bym powiedział, mocno przemysłowej. Nie straciliśmy nigdy tych terenów zielonych i nie zamierzamy ich tracić. Dzisiaj zyskaliśmy palmę pierwszeństwa, jedno z dużych miast polskich, konkretnie Zielona Góra, która nawet w nazwie jest zielona, straciła tą palmę pierwszeństwa na rzecz Katowic, powiększając swój areał o przyłączenie tam poszczególnych nieruchomości, które były zurbanizowane i w związku z tym dzisiaj rzeczywiście najbardziej zielonym dużym miastem w Polsce są Katowice i dbamy o tą zieleń. Jak bardzo? Staramy się zazieleniać każdy możliwy teren, ale w taki sposób, żeby nie uniemożliwiać z kolei rozwoju miasta. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, ale rzeczywiście, jeśli popatrzymy na stare pocztówki, no to patrzymy, że przecież na ulicach było więcej zieleni. No właśnie, ja czytam w tych analizach planów miasta o rewitalizacji zieleni na ulicy 3 Maja. Jak mam sobie wyobrażać zieleń na 3 maja? No, przecież mamy tam słynne donice. Może nie jest to ten najlepszy z modeli, które chcemy zastosować, ale wymienimy tam zieleń zupełnie na inne drzewa, które będą się trwalsze i bardziej okazałe. To też nie jest tak, że wszystkie rozwiązania, które stosowane są na świecie, są do zaadoptowania u nas z takim, bym powiedział, pełnym powodzeniem. Przed nami projekt zazielenienia ulicy Warszawskiej. To wielkie przedsięwzięcie, ale jeśli uda się je zrealizować z takim rozmachem, do którego się przymierzamy, a projektowe prace już trwają, zyskamy kilkadziesiąt drzew w ciągu ulicy Warszawskiej i rzeczywiście będzie to bardzo zielona ulica, tak jak na wspomnianych przedwojennych pocztówkach. A co mieszkańcy na to? Bo żeby ten plan się powiódł, ja to wiem z doświadczeń z całkiem innego miasta, to mieszkańcy muszą z wami współpracować i no, również dbać o te drzewa, które wy posadzicie. To prawda, nie jest łatwe
funkcjonowanie w ścisłym centrum miasta z zielenią publiczną. Owszem, dla nas przechodniów zawsze to cieszy, jest chłodniej, to są fakty i analizy, które powstają na całym świecie. Natomiast samo funkcjonowanie drzew w ścisłej zabudowie miejskiej nie jest ani dla nich łatwe, ani dla tych, którzy z nim mieszkają. Proszę zwrócić uwagę na projekt rewitalizacji ulicy Mariackiej, tej sprzed kilkunastu lat. W założeniach też było tam bardziej zielono, a trudno prowadzić biznes, trudno prowadzić gastronomię, kiedy obok rośnie drzewo, o które musimy dbać. To samo, jeśli chodzi o okresy zimowe. Każdy dzisiaj przyzwyczaił się do standardu odśnieżonych chodników. Kilka tygodni temu mieliśmy przecież duże opady śniegu, z którymi wszyscy się borykaliśmy i tęskniliśmy za tym czarnym chodnikiem, ale żeby uzyskać ten czarny chodnik, to nie tylko odśnieżanie, ale niestety i ta przemysłowa sól, która trafia na ulicę. Ona też nie ułatwia życia zieleni, szczególnie jeśli to nie jest donica, tylko zabudowana zieleń praktycznie w poziomie zero. To jest wielkie wyzwanie dla tych gatunków drzew i też dla służb, które muszą się borykać. Tu z jednej strony z odśnieżeniem chodnika i uzyskaniem standardu oczekiwanego przez mieszkańców, a z drugiej strony, żeby tego drzewa, mówiąc wprost, nie ususzyć nadmierną ilością soli. To wielkie wyzwanie. Nie jest to łatwe, ale staramy się szukać takich rozwiązań, które umożliwia funkcjonowanie zieleni w centrum miasta. Jeśli trzeba, to wymieniamy zieleń i tak będzie ze słynnymi surmiami na rynku, które być może miały swoich zwolenników, ale niestety szkodniki, które się pojawiły na tych drzewach, zmusiły nas do tego, żeby tą zieleń wymienić. Będą tu bardziej pospolite gatunki, ale mamy nadzieję trwalsze, takie są przecież założenia tych, którzy się na tym znają, żeby te gatunki drzew, które się tam pojawią, były trwalsze i mogły cieszyć nie tylko oko, ale też funkcjonować jako teren zielony w ścisłym centrum miasta. Ale palmy na wiosnę wrócą na rynek? Mam nadzieję, że tak. Dbamy o te palmy. Jest to bez wątpienia atrakcja nie tylko, bym powiedział, z samej zieleni w centrum miasta, ale stała się już trochę taką wizytówką. Te zdjęcia z palmami na rynku w Katowicach wędrują do tych wszystkich uczestników wielkich wydarzeń, które mam nadzieję już niebawem po pandemii będziemy znowu gościć, a tych wielkich wydarzeń przed nami całe mnóstwo. A no właśnie, Katowice także chwaliły się tym, że są miastem nie tylko zieleni i ogrodów, ale także wielkich wydarzeń. Jest pan pewien, że to się uda? Jestem przekonany. Pandemia jest wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich i to jest ogólnoświatowe wyzwanie, ale myślę, że kwestia szczepień i przeciwdziałania tym wszystkim skutkom pandemii to wielkie wyzwanie, z którym się zmierzymy i damy sobie radę. Ludzkość wychodziła nie z takich opresji. Jestem przekonany, że tutaj trochę optymizmu warte jest w każdej naszej rozmowie, a efekt będzie tego taki, że uczestnicy wielkich wydarzeń będą wracać. Dzisiaj odbywa się w Katowicach praktycznie największy event w temacie e-sportu, ale odbywa się prawie wyłącznie w sieci, może poza zawodnikami. Dlatego to pytam, panie prezydencie, bo ja wiem na pewno, że Katowice zmieniły swoje oblicze przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale w dużym stopniu dzięki temu, że ludzie zaczęli je odwiedzać, bo mieli powód do tego, aby tu przybyć. Stało się pewnym takim dobrym snobizmem przyjeżdżanie do Katowic, bo tu się dzieją ważne rzeczy. Więc jak tych imprez mogłoby zabraknąć, to się może odbić na rozwoju miasta. Zdecydowanie zgadzam się z panem redaktorem. Rzeczywiście ten przemysł eventowy, czy ten cały sektor, który powstał nie tylko w oparciu o samo Międzynarodowe Centrum Kongresowe, ale o te wielkie wydarzenia, które w Katowicach się odbywają, ma bezpośredni wpływ na gospodarkę całego miasta i myślę duży wpływ na gospodarkę całej metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. To jest przecież system naczyń połączonych. Im więcej osób przyjeżdża do Katowic, tym większy generuje ruch w biznesie związany z gastronomią, która dzisiaj tak bardzo cierpi, z całym sektorem usług szeroko rozumianych, oczywiście także z handlem, ale nie tylko, bo przecież i wynajem mieszkań, hotele, to wszystko się rozwija dzięki tym wielkim wydarzeniom i my już z niecierpliwością czekamy na to, że te wielkie wydarzenia zaczną przyciągać powoli kolejne fale gości tutaj do Katowic, tutaj na Śląsk, po to, żeby z powrotem przywrócić poziom tego biznesu i ta destynacja Katowic, która przecież została doceniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych, bo nie jest przypadkiem, że Katowice były gospodarzem wielkiego szczytu klimatycznego organizowanego przez ONZ w Katowice, ale także będą gospodarzem w 2022 roku tej wielkiej konferencji miast. Przecież ONZ nie bez przyczyny wybrał Katowice na dwie tak wielkie imprezy jako miasta gospodarza. I cieszymy się z tego, mamy nadzieję, że do tego czasu uporamy się w skali oczywiście nie tylko naszego miasta, ale ogólnopolskim, ogólnoświatowym ze skutkami pandemii, będzie to mogło funkcjonować tak jak przed laty z takim wielkim rozmachem. Panie prezydencie, 21 lutego po raz pierwszy wręczono nagrodę imienia Kazimierza Kuca. Instytucje, które tworzą tę nagrodę, które ją zaprojektowały, że tak to ujmę, to miasto Katowice, to Śląski Uniwersytet i nasz Teatr Śląski.
To dobrze chyba, że nie zapomnieliście o znakomitym reżyserze, tym bardziej, że on bardzo wielu ludziom kojarzył się kontrowersyjnie, bo politycznie u schyłku swojego życia. Tak, ale patrzymy na postać Kazimierza Kutza przez pryzmat oczywiście honorowego obywatelstwa, bo był przecież honorowym obywatelem naszego miasta, ale też przez jego cały dorobek, i ten artystyczny, i ten społeczno-polityczny. Stąd też taka inicjatywa, rzeczywiście, która wyszła, jak pan redaktor był uprzejmie wspomnieć, ze strony pana rektora, pana dyrektora naszego Teatru Śląskiego i pana prezydenta Marcina Krupy, którzy zadbali o to, żeby postać Kazimierza Kutza nadal świeciła jasnym światłem. Wybrano formułę nagradzanie wybitnych postaci. W tym roku tą wybitną postacią nagrodzoną po raz pierwszy w pierwszej edycji tego konkursu jest pani Anna Dymna. Tej postaci nikomu przedstawiać nie trzeba, ale jej dokonania i codzienna ciężka praca na rzecz innego człowieka, myślę, że jest jednym z tych argumentów, który przesądził, żeby tą nagrodę jej wręczyć. Ciekawostką jest jeszcze to, że obok nagrody finansowej została jej wręczona statuetka związana z miastem podwójnie, bo była to chyba jedna z ostatnich artystycznych prac odeszłego niedawno pana Erwina Słówki, słynnego katowickiego artysty, który był pomysłodawcą tej właśnie statuetki. A wręczenie odbyło się oczywiście na deskach Teatru Śląskiego. Cieszyłem się, że już troszeczkę w rozluźnionym reżimie sanitarnym, choć nie przy pełnej publicy, czego oczywiście należy się spodziewać. Myśli pan, że to wystarczy za pomnik Kazimierza Kutza? Myślę, że jest to przede wszystkim lepsza forma niż klasyczny spiżowy pomnik. My w naszym kraju bardzo szybko przyzwyczajamy się do tych spiżowych pomników, ale one niewiele niosą. Myślę, że przypomnienie twórczości Kazimierza Kutza, jego wybitnej postaci, jego zaangażowania na rzecz Katowic i całego Górnego Śląska przez coroczną taką nagrodę będzie miało znacznie większe znaczenie, gdy to nie będzie ten klasyczny spiżowy pomnik, tylko taka właśnie nagroda przypominająca jego twórczość, jego zaangażowanie, jego niezwykle barwną postać. Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za spotkanie i za czas. Bardzo serdecznie dziękuję, była to dla mnie wielka przyjemność.